Cześć, zapraszam Was dziś na recenzję Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Telefonu, który został okrzyknięty mistrzem opłacalności. Ale trzeba by na pewno. Na początek szybki rzut oka do opakowania. Znajdziemy w nim ładowarkę o mocy 36 W, taki oto fajny silikonowy pokrowiec oraz oczywiście przewód USB, no i całą niezbędną makulaturkę, czy tam igiełkę do otwierania gniazda i tak dalej. Nie ma natomiast słuchawek. A wygląd telefonu? No cóż. Trochę ciężko się go ocenia, bo z jednej strony, jak widzicie, rzecz jest całkiem niebrzydka. Telefon można uznać za ładny, estetyczny, ta ramka aparatu fotograficznego dodaje mu charakteru, no ale też daje to, że odłożony na płasko telefon bardzo mocno się kiwa, bo ta ramka no naprawdę potężnie wystaje. No a do tego plecki telefonu błyskawicznie się brudzą, naprawdę, no już widzicie. Więc albo założymy ten pokrowiec i tracimy oczywiście trochę z urody telefonu, albo męczymy się z tymi dwoma cechami, o których wspomniałem. Ponadto w internecie ostatnio zaroiło się od informacji, jakoby ten telefon był bardzo wrażliwy na zginanie. Po prostu łamał się. Faktycznie, ma w obudowie pewien słaby punkt i powiem szczerze, tak, mam wrażenie, że gdybym mocno go nacisnął, to bym go złamał. Ale przecież nikt normalnie tak nie robi, użytkując telefon. Ja tego telefonu używam już ponad miesiąc i przy normalnym, zwyczajnym użytkowaniu nic mu się nie stało, ale moi drodzy, ja nie noszę telefonu na tyłku. Nie noszę go w tylnej kieszeni spodni, a wtedy chyba zachodzi największe ryzyko jego złamania. Telefon natomiast nie boi się deszczu, bo ma ochronę na poziomie IP53, czyli nie jest taki zupełnie wodoszczelny, ale jak go tam trochę zachlapiecie, to się nic nie stanie. No i na szczęście do ergonomii nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wszystko trafia idealnie pod palce, klawisze perfekcyjnie położone, świetnie pracujące, gniazda położone wygodnie. No i jeszcze oczywiście trzy słowa, co gdzie mamy. Na górnej ściance mamy jeden z głośników, bo jest tutaj stereo, jest oczywiście, jak widzicie, mini jack i jest nadajnik podczerwieni. Na dole kolejny głośnik USB-C, no i oczywiście niezbędne mikrofony też tutaj znajdziemy. Lewy bok prawie gładki, prawie, bo jest tu szufladka, ale szufladka na trzy karty, czyli mamy dwie simki i microSD jednocześnie w jednym gniazdku, bardzo to pochwalam. No a na prawym przeciwległym boku przyciski głośności, no i włącznik, z którym zintegrowano czytnik linii papilarnych. I moi drodzy, ten czytnik jest po prostu genialny, zważywszy na cenę telefonu. On spokojnie mógłby wylądować we flagowcu. To jest oczywiście czytnik typu tradycyjnego, płytkowego, umieszczony na boku, więc bardzo wygodnie. No i do tego działający szybko i bezbłędnie. Ja naprawdę chciałbym mieć w moim flagowcu, którego na co dzień używam, taki czytnik. Serio. No skoro już tak trochę zacząłem przynudzać o zabezpieczeniach, to jeszcze oczywiście dodam, że jest też układ rozpoznawania twarzy, ale oczywiście taki prosty, oparty o przedni aparat. Na pocieszenie można dodać kilka twarzy, jakbyście się chcieli dzielić telefonem z kimś innym. No a skoro już przeszliśmy na front telefonu, tam gdzie przedni aparat w niewielkim otworku ekranu, to teraz parę słów o wyświetlaczu. To płaska matryca AMOLED, oczywiście Full HD o przekątnej 6,67 cala. Ekran przykryto szkłem Gorilla Glass o zaokrąglonych brzegach, czyli szkłem 3D. Wygląda to dosyć modnie i to jest telefon dla tych, którzy nie lubią zaginanych po bokach wyświetlaczy. Wyświetlacz oczywiście ocenię pozytywnie, jest dosyć jasny, wyświetlane na nim kolory mają przyjemną intensywność, oczywiście to sobie możemy dostosować w menu. W tymże menu znajdziemy też naturalnie tryb pracy nocny, czyli z ograniczoną emisją światła niebieskiego, z ograniczonym migotaniem, jest tryb czytania. Ekran może do tego jeszcze pracować, moi drodzy, z super płynnym odświeżaniem 120 Hz. Naturalnie możemy przejść na standardowe 60, żeby poszczędzać akumulator, tyle że musimy to zrobić ręcznie, nie ma automatyki odświeżania ekranu, po prostu albo szybka, albo standardowa. W słoneczne dni ten wyświetlacz spisuje się naprawdę dobrze, spokojnie daje radę, w nocy też nie razi w oczy. Kąty czytelności wyświetlacza są przyzwoite, chociaż jak tak patrzymy pod bardzo dużym kątem, takim nienaturalnym, no to już zobaczymy, że ta biel się nie robi taka już perfekcyjna, no ale to jest drobiazg, podobnie jak to, że mały otworek aparatu na selfie, mimo wszystko trochę rzuca się w oczy, bo moim zdaniem niepotrzebnie dodano mu błyszczącą obwódkę. Co zobaczymy na tym ekranie? Zobaczymy tam interfejs MIUI 12 oparty o Androida 11. O tym interfejsie już nieraz mówiłem, zresztą podejrzewam, że wielu z Was dobrze go zna, bo wielu z Was używa telefonów Xiaomi już od dłuższego czasu. W każdym razie ten interfejs uważam niezmiennie za przejrzysty, dość intuicyjny. A co w nim znajdziemy? Między innymi tryb ciemny, znajdziemy tryb dla graczy, jest też Always on Display o dość szerokim zakresie regulacji, bo telefon nie ma diody powiadomień, tak podpowiem. No ale ten Always on Display jest tylko też taki trochę dziwny, bo nie świeci się wcale, tylko go musimy wybudzić.
standardowo przez podniesienie telefonu albo puknięcie w ekran. Mamy też oczywiście w systemie klonowanie aplikacji, mamy drugą przestrzeń, czyli taką strefę powiedzmy oddzieloną od tej bazowej, podstawowej, chociażby na aplikacje służbowe. Mamy tryb prosty, mamy możliwość nagrywania ekranu, a aplikacje mogą wyświetlać się w pływających okienkach. Ach, no i jeszcze dodam oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, że interfejs może mieć formę tradycyjną z zasobnikiem na aplikację, ale może mieć formę płaską, czyli aplikacje na kolejnych przewijanych ekranach. No i oczywiście, jak to zazwyczaj już w tej chwili w Androidzie praktycznie za każdym razem mamy, jest też naturalnie tryb ciemny interfejsu i możliwość nawigacji albo trzema tradycyjnymi przyciskami na dole ekranu, albo gestami. Jeżeli chodzi o zasób aplikacji, to moim zdaniem niczego nie brakuje. Nadmiar aplikacji też nie razi. Mamy oczywiście pakiet od Google, mamy też parę apek takich czysto użytkowych, jak choćby aplikacje do konserwacji systemu, notatnik czy menedżera plików. Jest też apka do udostępniania większych plików. No i moi drodzy, jeszcze na chwilę wracamy na górę ekranu do nadajnika podczerwieni. W interfejsie telefonu, słuchajcie, znajdziemy aplikację Mi Pilot, która pozwala zmienić smartfon w pilota do zdalnego sterowania różnymi urządzeniami. Czy to telewizorem, czy to klimą, czy tam dekoderem od kablówki, DVD i tak dalej. I to, słuchajcie, działa, co najlepsze. Jaki minus w interfejsie widzę? No jak zwykle oczywiście reklamy, jak to w Xiaomi. Jak to działa? Redmi Note 10 Pro korzysta z procesora Snapdragon 732G, który może mieć do towarzystwa 6 albo 8 GB RAM-u. Zdecydowanie polecam ten mocniejszy wariant, ale i podstawowy da radę. W benchmarkach co prawda nie poszpanujemy, ale na co dzień wszystko pracuje dosyć płynnie, dosyć stabilnie, nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekania. Niedostatki wydajności zauważymy dopiero przy najbardziej wymagających grach, a na pocieszenie pozostanie nam to, że telefon nie ma tendencji do nadmiernego nagrzewania się. Nie będę narzekał na ilość pamięci wewnętrznej. Co prawda ta najtańsza wersja 64 GB to tak tylko dla naprawdę najbardziej oszczędnych, ale ta standardowa 128 GB moim zdaniem w danym segmencie cenowym jest ok. Szczególnie, że mamy potrójne, przypominam, gniazdo na karty, czyli możemy rozbudowywać pamięć kartą microSD, nie rezygnując jednocześnie z używania dwóch kart SIM. Jeśli chodzi o akumulator, to mamy tutaj ogniwa o pojemności 5020 mAh. Osiągi tej baterii są moim zdaniem takie typowe jak na dzisiejsze czasy. Dwa dni ten telefon jest w stanie bez większego wysiłku pracować. Jeżeli używamy go intensywniej, no to jeden dzień. A najważniejsze chyba jest to, że możemy tą baterię dosyć szybko naładować, bo telefon obsługuje ładowanie o mocy 33 W i odpowiednią ładowarkę dostajemy, przypominam, wraz z nim w zestawie. A ładowanie baterii od zera do pełna to niecała godzina, ale już po pół godzinie mamy dobrze ponad połowę naładowania. Jeśli chodzi o łączność, to w zasadzie brakuje nam tu tylko 5G, co znowu przy cenie telefonu, no i przy zasięgu, jaki mamy, to myślę, że spokojnie możemy wybaczyć. Ale nie zabrakło dwuzakresowego Wi-Fi, nie zabrakło Bluetooth 5.1 i nie zabrakło również NFC. Co szczególnie tutaj akcentuję. Telefon zapewnia naprawdę dobrą jakość podczas połączeń. Nie zauważam żadnych problemów, czy to przy działaniu któregokolwiek z modułów bezprzewodowych, czy przy utrzymywaniu zasięgu sieci, czy podczas połączenia nie było żadnych zrywek. Połączenie jest zestawione dosyć szybko, także wszystko działa jak należy. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Obsługę SMS-ów i telefonu zapewniają natywne aplikacje Google, zatem tutaj nie ma na co narzekać, nie ma czego chwalić, od po prostu standardzik. Śmiało za to mogę pochwalić to, że telefon ma mini jacka, przypominam, ma również radio FM. No i oczywiście jeszcze raz wspominam głośniki stereo. W tej cenie to naprawdę ewenement i rzadkość. W dodatku głośniki grają naprawdę dosyć dobrze i również nie mam prawa na nie narzekać. Co ważne, zarówno głośnik dolny, jak i górny są mniej więcej podobnej wielkości, zatem oferują dosyć zrównoważone brzmienie. Do ideału brakuje mi tylko tego, by były umieszczone na równej wysokości, bo popatrzcie, jeden jest tu, zaś drugi jest tu. Przez to w zasadzie jeden i drugi dosyć łatwo zasłonić, ale ten jeden, no, zdecydowanie łatwiej. A jakie zdjęcia i filmy robi Redmi Note 10 Pro? Mamy tutaj główną matrycę 108 megapikseli wspieraną przez 8-megowy aparat szerokokątny, 5-megowy aparat do makro i 2-megowy rozmywacz tła. Selfiaki to natomiast aparat 16 mega. To wszystko razem daje nadzieję na przyzwoite zdjęcia, no i w zasadzie tak jest.
Zdjęcia dzienne. Tutaj w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Mimo tego, że wokół panuje parszywa aura, jest brzydko, szaro, ponuro, te zdjęcia są jakieś, są niezłe jakości, z dobrze odwzorowanymi detalami, z dobrymi kolorami naturalnymi, nieprzekłamanymi. Wszystko tu jest okej. Okay. Możecie spróbować robić zdjęcia, szczególnie gdy takie jest buro, ze sztuczną inteligencją. Ta trochę podkręca kolory, trochę dodaje bajeru zdjęciom. No oczywiście czasem zdarza się przegiąć, ale to już musicie sami wypróbować, bo to już naprawdę zależy od scenery i tutaj nie ma jakiejś jasnej reguły. Autofokus chodzi sprawnie. Jeżeli chodzi o przybliżenie, no niestety mamy tutaj tylko cyfrowe wycinanie z dużej matrycy, czyli powiedzmy jest to taki krok w miarę bezstratny do pewnego stopnia. Jak to wygląda, możecie zobaczyć na załączonym obrazku, tudzież w opisie filmu macie link do zdjęć, możecie się sami przekonać. Podobnie obiektyw szerokokątny. Tu również oprogramowanie dość skutecznie, dość sprawnie kompensuje zniszczenie obrazu i te zdjęcia okazują się dosyć przyjemne w odbiorze. Co ważne, fotki szerokokątne nie odbiegają znacząco kolorystyką od zdjęć robionych za pomocą głównego obiektywu. No i oczywiście, jak to zazwyczaj w średniakach, im mniej światła, tym gorsze zdjęcia, chociaż te z Redmi Note 10 Pro nie są takie najgorsze. Oczywiście z marszu tutaj odpada przybliżanie i obiektyw szerokokątny. Z racji swojej natury ma dużo słabszą przysłonę niż ten główny, ale głównym aparatem, szczególnie jak spróbujemy może jeszcze trybu nocnego, te zdjęcia wyjdą w miarę przyzwoicie. Naturalnie oczywiście musimy się liczyć ze spadkiem ilości detali, z lekkim szumem, ale kolory są prezentowane całkiem przyzwoicie, więc w sumie nie jest tak źle, jest po prostu poprawnie. Poprawnie wypada też rozmywanie tła, panoramowanie, te wszystkie dodatkowe efekty, a zdecydowanie bardziej niż poprawnie, bo moim zdaniem bardzo dobrze, jak na obecne standardy, wypada aparat do makro. Żadna tam dwójka. Tu jest już 5 megapikseli, co już nadaje temu aparatowi sensu i rzeczywiście zdjęcia myślę, że spokojnie można pochwalić. Tyle, że trochę bez sensu schowano przełączanie na makro pod hamburgerowym menu zamiast tam, gdzie są pozostałe tryby fotografowania. Selfiaki znowu poprawne, filmy również poprawne, ale bez rewelacji, bo tutaj trochę nam może dokuczyć brak optycznej stabilizacji, jest tylko cyfrowa. No i ona nie zawsze daje radę, czasem daje, czasem nie, ale za to możemy nagrywać jednocześnie przednim i tylnym aparatem, albo przełączyć się jeszcze dodatkowo na obiektyw szerokokątny, tylko że niestety nie podczas nagrania. Zanim zaczniemy nagrywać, musimy wybrać obiektyw. A interfejs aparatu jest przyzwoity i w zasadzie do niego większych zastrzeżeń nie mam, jest przejrzysty, można sobie tam go troszeczkę dostosować do naszych wymagań, do naszych upodobań, a minusem jest to, co powiedziałem, bezsensowne ukrycie trybu makro tam, gdzie sięgamy zdecydowanie rzadziej niż do zasobnika z trybami, bo ja na przykład bym sobie chętnie tryb makro wyrzucił na sam wierzch, a tego nie mogę zrobić. Czy opłaca się kupić Redmi Note 10 Pro? Zacznijmy może od tego, ile to kosztuje. Oczywiście mówię w tej chwili o cenach oficjalnych z polskiej dystrybucji. Mamy do wyboru trzy warianty: 6 plus 64, 6 plus 128 oraz 8 plus 128, który to szczerze rekomenduję. Ceny to odpowiednio 1300, 1400 albo 1500 zł. Przyjmijmy zatem, że maksymalnie ten telefon nas będzie kosztował 1500. I wiecie, co wam powiem? Za te 1500 to jest faktycznie opłacalny zakup, bo dostajemy dużo za w sumie nadal dosyć rozsądną cenę. I w sumie cieszę się, że mogłem używać tego telefonu dobrze ponad miesiąc, bo szukałem w nim niedociągnięć, niedostatków tego, co można by było skrytykować, no bo przecież nie mogę takiej jednoznacznej laurki wystawić, bo zaraz mi powiecie, że zostałem przekupiony. No więc słuchajcie, na co narzekam w tym telefonie? Poza tymi wątpliwościami związanymi z wytrzymałością obudowy na zginanie. Brakuje mi optycznej stabilizacji podczas nagrywania filmów. To jest jeden z niedostatków tego telefonu. Można ponarzekać, że nie ma ładowania indukcyjnego. To też jest, powiedzmy, rzecz, która mogłaby się tu jeszcze znaleźć. Przydałoby się troszeczkę jeszcze podciągnąć jakość zdjęć nocnych, no i zrobić coś z tą wystającą oprawką aparatu i podatnością tyłu szklanego, dodam, na zabrudzenie, bo brudzi się po prostu masakrycznie. No ale reszta, reszta po prostu jest albo co najmniej dobra, albo bardzo dobra. AMOLEDowy ekran, mini jack, potrójne gniazdo kart, szybkie odświeżanie, aparat 108 megapikseli, aparat szerokokątny, świetny aparat do makro, nie najgorszy akumulator, szybkie ładowanie i odpowiednia ładowarka w zestawie. I jeszcze głośniki stereo, i pilot, i radio FM. Także moim zdaniem zalety w przypadku tego smartfona są zdecydowanie w przewadze, a i cena też jakoś nie odstrasza.
Jak chcecie naprawdę zaoszczędzić, no to już za 1300 go kupicie. Ale to będzie ta najsłabsza wersja. 1500 to już jest wersja z pamięcią, która pozwala troszeczkę poszaleć i myślę, że na tej wersji warto się skupić, by być w pełni zadowolonym z Redmi Note 10 Pro. Ja, gdybym za niego zapłacił 1500, byłbym zadowolony. Ale inne telefony też czekają na przetestowanie, dlatego żegnam już Redmi Note 10 Pro, żegnam już Was, dziękując Wam za oglądanie i zapraszam naturalnie na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się zdrowo.